Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Pracowni Literackiej. Przychodzę do Was, aby wesprzeć tych z Was, którzy z katedrą Jacka Dukaja trochę sobie nie radzą. Utwór wprawdzie nie należy do najdłuższych, bo to zaledwie kilkadziesiąt stron, co jeżeli zestawimy Dukaja z Sienkiewiczem, nie powinno nas przerażać. Ale jednak gatunek i sposób, w jaki został napisany, może budzić u niektórych z Was niepokój, może po prostu sprawiać, że nie do końca ten tekst będzie dla Was jasny. Chciałabym więc Wam pomóc, tak samo jak pomagam Wam w przypadku innych lektur, między innymi przygotowując notatki do matury, które są obecne i dostępne na stronie o takim właśnie tytule, czyli notatkidomatury.pl, bo tam znajdziecie i wytłumaczenie idei poszczególnych książek, i charakterystykę bohaterów, a również autorskie streszczenia. Pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę na sporo takich notatek, plus jeszcze przydałby się Wam ktoś, kto Was krok po kroku poprowadzi do matury, to kursydomatury.pl są ciekawą propozycją, bo tam również kurs języka polskiego prowadzony przeze mnie, możecie złapać. To co, przypomniałam o tym, co ważne, czyli gdzie możecie znaleźć przedmaturalną pomoc, a teraz zapraszam Was dalej, będziemy rozmawiać o katedrze. Na początku parę słów o Jacku Dukaju. To jest jeden z najwybitniejszych pisarzy spod znaku science fiction obecnie żyjących. Mam na myśli oczywiście polską szkołę science fiction, bo przyszedł na świat w roku 1974. Poza tym, że jest pisarzem, to jest także eseistą. Stworzył takie utwory jak W kraju niewiernych, Lód, Perfekcyjna niedoskonałość czy inne pieśni. Bardzo często w swoich tekstach, które są albo obszerne, albo skomplikowane, albo trochę eksperymentalne, albo wszystko naraz, dotyka problematyki nauki, religii, filozofii. Jest też laureatem m.in. Nagrody Kościelskich, czyli te jego literackie wysiłki zostały docenione nie tylko przez czytelników, co warto też zauważyć. Krótki film animowany Tomasza Bagińskiego, który został zainspirowany końcem opowiadania, też ma na swoim koncie nominację do Oscara. Więc bardzo Wam serdecznie tę animację polecam, bo jest świetna i za każdym razem, jak prowadziłam lekcje na temat katedry, to o tej katedrze Bagińskiego wspominałam. O co generalnie chodzi? Jaka jest esencja tego tekstu? Katedra przedstawia losy księdza Lawona, który przybywa na Izmirajdy, żeby zbadać sprawę domniemanych cudów zachodzących przy grobie Izmira Predu. Ta metafizyczna opowieść o nieudanej próbie zgłębienia wielkiej tajemnicy, jaką uosabia tytułowa katedra, składająca się z zagadkowej, rozrastającej się samoistnie materii. Prawda? Czyli metafizyczna opowieść o nieudanej próbie zgłębienia wielkiej tajemnicy. O to chodziłoby najmocniej, tak najbardziej, kiedy mówimy o katedrze. Sam utwór ukazał się w roku 2000, czyli 2000, i znajduje się w tomie W kraju niewiernych. Oczywiście w związku z powyższym mówimy tu o literaturze najnowszej, o epice, a gatunek to opowiadanie, które, jak wiemy, jest prozą niewielkich rozmiarów, o jednowątkowej fabule, która zmierza do wyrazistego zakończenia. W stosunku do noweli cechuje się zaś większą swobodą konstrukcyjną i często tutaj bardziej podkreślony jest narrator, ale o tym już też pewnie wiecie z innych opracowań, bo już to mówiłam. Co do genezy, to twórcę zainspirowały projekty Antonio Gaudiego, czyli takiego katalońskiego architekta, który słynie między innymi z takiej pięknej świątyni pokutnej Sagrada Familia, która właśnie ma przypominać wielki organizm. No i opowiadanie Dukaja jest opatrzone takim zapiskiem pamięci Antonia Gaudiego, sztuki jego wyobraźni, więc tu mamy bezpośrednie odniesienie do katedry, która istnieje. Tytuł wskazuje tajemniczy obiekt, który jest przedmiotem śledztwa księdza Lawona. Można uznać, że jest to drugi główny bohater opowieści. Oczywiście ta katedra, nie ten tytuł, czyli ten budynek. Narracja pierwszoosobowa prowadzona przez głównego bohatera, którym jest ksiądz, powtarzam, Pierre Lavon. Jego opowieść rekonstruująca całą historię przypomina dziennik. Opisując swoją misję, ksiądz raz po raz zakłóca porządek chronologiczny przez stosowanie retrospekcji.
Stąd też trudno sobie niejednokrotnie poradzić z odtworzeniem tego tekstu. Czas akcji niesprecyzowany, ale w przyszłości. Świat przedstawiony ciekawy, bo jest osadzony w takich realiach, które są zauważalnie różne od tych, które nas chociażby otaczają. Początkowo czytelnik zatem ma problem, żeby zrozumieć narrację. Pojawiają się niezrozumiałe słowa określające rzeczy i zjawiska wykreowane przez wyobraźnię pisarza. Dopiero wraz z rozwojem narracji powoli zaczynamy oswajać się ze światem przedstawionym. Przypomina to cierpliwe układanie puzli. Miejsce akcji: planetoida róg, znajdująca się w roju planetoid nazwanych Izmiraidami. Wybrani bohaterowie, oczywiście Pierre Lavon, narrator i zarazem główny bohater opowiadania, ksiądz. Jako wysłannik kościoła przybywa na planetoidę róg z misją ustalenia prawdy. Czy cuda związane z postacią Izmira Predu rzeczywiście mają miejsce? To człowiek wiary, ale i nauki. Jest sceptyczny, ostrożny, dociekliwy, jak prawdziwy śledczy. Zostaje pod wielkim wrażeniem katedry, której fascynującą tajemnicę próbuje zgłębić bezskutecznie. Ostatecznie staje się jej częścią, powoli zatracając świadomość. Gazma, schizofrenik, który przekonuje księdza, że Bóg uzdrowił go nad grobem Predu, jego losy są w pewnym sensie zwiastunem losów samego Lavona. Koter Ugerzo, czy Ugerzo, astrofizyk, amator umierający na śmiertelną chorobę, twierdzi, że Predu wysłuchał jego modłów i uzdrowił go. Izmir Predu, kosmonauta, inżynier, prawdopodobnie zupełnie przeciętny człowiek. Członek załogi Sagittariusa, który poświęcił swoje życie, żeby ocalić towarzyszy. Na jego grobie Stefan Ugerzo, wpływowy wuj Kotera, ufundował katedrę Żywochrystu, która zaczęła się rozwijać w nieprzewidywalny sposób. Wkrótce pojawiły się opowieści, że miejsce pochówku jest cudowne, Predu uzdrawia ludzi. Skromny kosmonauta po śmierci stał się świętym Izmirem z planetoid, co wzbudziło niechęć kościoła. Streszczenie. Ksiądz Pierre Lavon przybywa wahadłowcem rozmaryn na planetoidę róg, położoną w roju planetoid zwanych Izmiraidami. Opowiadając o pierwszym dniu pobytu, opisuje dość drobiazgowo i plastycznie miasto, w którym ma do spełnienia swoją misję związaną z cudami niejakiego Izmira. Pojawia się sugestia, że kościół ma miesiąc na decyzję, czy przesunąć róg, żeby nie uległ zniszczeniu na skutek pewnych zjawisk astrofizycznych. Zatrzymuje się w hotelu Stefana Honzla, potentata w branży hotelarskiej. Spotyka się ze zdenerwowanym księdzem Mirtonem, który nawiązuje do jego misji. Ksiądz nie ma uprawnień do wydawania wiążących zaleceń co do miejsc kultu, prawda? I sugeruje, że są pewne konsorcja, które pragną nawiązać z nim kontakt. Istnieją środowiska, które chciałyby, aby cuda zostały potwierdzone. Czytelnik jeszcze nie do końca wie, na czym polega misja. To świetny przykład specyfiki narracji Dukaja, która powoli wyjaśnia czytelnikowi, o czym jest mowa. Albo czasami potrafi zniechęcić, no bo czujemy się zagubieni. Razem udają się do katedry, która robi na nim duże wrażenie. Opis ma się jednak pojawić później. Kolejnego dnia ma spotkanie z przedstawicielami konsorcji CFG. Wychodzi na to, że istnieje lobby izmiraidowych naukowców, którym zależy, aby Kościół podjął się ratowania izmiraidów. Przedstawiciele sugerują, żeby jego raport z misji potwierdził cuda. Następuje opis katedry, która nazwana jest tajemnicą. Mirton mówi, że niektórzy siadają na stoku i zapadają w jakieś katatoniczne zauroczenie. Dopiero alarmy skafandra ich budzą. Nie dziwota, to nie jest budynek, to rzeźba, ale też nie rzeźba. Opis ów sygnalizuje, że imponująca budowla składająca się z żywokrystu jest wielką zagadką, której nikt nie może zgłębić. Z czasem czytelnik zorientuje się, że żywokryst to substancja mająca cechy organiczne i sztuczne, że jest materią programowalną, inteligentną. Pada wymowne zdanie. Forma mówi o udręce samotnego konania, słabości materii, która zatruwa zwątpieniem niewidzialnego ducha. Katedra nabiera więc bardzo niepokojących znaczeń. Grób Izmira znajduje się wewnątrz katedry. Niebawem czytelnik dowie się, że katedra powstała w ten sposób, że na grobie tego kosmonauty Stefan Ugerzo na pamiątkę cudownego uzdrowienia swojego bratanka Kotera ufundował żywokrystową budowlę, której rozwój wszystkich zaskoczył. Później ksiądz Lavon odbywa kolejną rozmowę z przedstawicielem CFG, telesferem, i dowiaduje się, że odkryto dziwną substancję nazwaną czarną watą. Naukowcy chcą ją zbadać, ale jeżeli Izmiraidy nie zostaną ocalone, nie uda się to. Ksiądz, czując, że to forma nacisku na jego jako autora przyszłego raportu, daje wyraz swojej irytacji.
Dalej Lawon pisze, że w wyniku pewnych zjawisk astrofizycznych muszą w ciągu 3 miesięcy ewakuować się z rogu. W efekcie nikt nigdy więcej nie zobaczy katedry, nikt nigdy nie stanie w jej cieniu. Po opuszczeniu Madeleine nigdy już nie będzie ona rzucać cienia. Madeleine to gwiazda wywierająca wpływ na funkcjonowanie rogu. Jak wyjaśnił to jeden z badaczy, mając 2 źródła energii, gwiazdę Levi i gwiazdę Madeleine, dopisek nasz, to my dopisaliśmy, nasza ekipa, katedra rozrasta się w skomplikowany twór. Katastrofa polegająca na wrzuceniu planetoidy poza obręb układu spowoduje, że świątynia stanie się bytem nieśmiertelnym i będzie odtąd krążyć w kosmosie. Następuje wyjaśnienie sprawy Izmira Predu. Był to kosmonauta i członek 4-osobowej załogi Sagittariusa, który podczas poważnej awarii musiał wylądować awaryjnie na jednej z planetoid. Zapasu tlenu starczyło dla 3 osób. Predu poświęcił się, zdehermetyzował swój skafander, co oznaczało śmierć. Pośmiertnie, na skutek tego bohaterskiego czynu, ten zupełnie przeciętny, jak się zdaje, człowiek stał się przedmiotem kultu, świętym Izmirem z planetoid. Izmiraidy to oczywiście nazwa, która wzięła się od jego imienia. Ludzie, którzy pielgrzymowali do jego grobu, twierdzili, że doznali ozdrowień, a wspominany wcześniej Koter Ugercho miał być bezpośrednim sprawcą całej afery ze świętością, która stworzyła potężny przemysł kosmicznych pielgrzymek. Misja księdza Lawona polega na tym, że ma on stwierdzić w imieniu Kościoła, czy te wszystkie ogłaszane cuda są faktem. Kościół jednak jest ostrożny i nie spieszy się z podejmowaniem decyzji, której potem przecież nie można będzie odwołać. Ważnym punktem misji księdza jest spotkanie Gazmy. To pielgrzym, który przebywa na rogu od 3 lat. Twierdzi, że Bóg uleczył go ze schizofrenii nad grobem Predu. Dochodzi też do zagadkowej rozmowy z przedstawicielami CFG, z której można wywnioskować, że korporacja, zachęcając księdza do współpracy, kierowała się intencjami innymi niż on podejrzewał, niekomercyjnymi. Bo myśmy uwierzyli, Lawon, mówią, w co? Nie zostało to doprecyzowane. Wybrzmiewa też sugestia, że to właśnie Kościół kieruje się przesłankami komercyjnymi. Księdzu przydarza się incydent. Podczas zwiedzania katedry upada, raniąc się boleśnie. Opisany jest jeszcze jeden wypadek, innego rodzaju, którego ksiądz nie pamięta. Oto Lawon, siedząc w lądowniku, był bardzo zdenerwowany. Kiedy lądownik miał wystartować, wyskoczył i zaczął uciekać. Musiano go schwytać, żeby nie zrobił sobie krzywdy. Powiązano ten niezrozumiały incydent z przypadkiem Gazmy. Po starcie lądownika jego serce przestało bić. Gdy powrócili na ruch, udało się pielgrzyma uratować. Zachodzi więc podejrzenie, że i Lawon nie może opuścić rogu. Oddalenie się od planetoidy może skutkować ustaniem czynności życiowych i w konsekwencji śmiercią. Ksiądz rozmawia z Gazmą. Ten mówi do niego, że nie mogą stąd odlecieć, ponieważ Izmir nas przyjął, dodaje. Dotknął nas, przyjął. W każdym razie mnie. Należymy do niego, do katedry. Kolejne wypadki potwierdzają, że Lawon nie może opuścić planetoidy. Podczas kiedy większość odleciała, on został, boi się, jest przerażony, dzwoni biskup. Z opisu tej rozmowy możemy wywnioskować, że Kościół nie zdecyduje się na przesunięcie rogu. Lawon ma do wyboru 2 możliwości. Pierwszą – spróbować mimo wszystko. Drugą – pozostać na Izmiraidach i z czasem umrzeć w samotności. Ostatnia z szans na opuszczenie rogu minęła. Lawon nie wsiadł do statku Port Wayne, który odleciał bez niego. Gwiazda Madeleine się zbliża, emituje tak intensywne światło, że ksiądz musi chodzić w okularach. Spędza czas w katedrze, tylko w niej odczuwa spokój. Nie jest ładna, jest piękna, snuje rozważania. Nie angażuje jedynie zmysłu wzroku, lecz uruchamia także głębsze procedury, napiera, reorganizuje przestrzeń i człowieka w tej przestrzeni. Lawon mówi, że katedra to naturalny artefakt sakralny. Zaznacza, że autorstwo budowli pozostaje tajemnicą. Programiści żywokrystu wiedzieli jedynie, czym katedra nie ma być. Zakreślili warunki brzegowe. Katedra jako taka nie istniała w ich myślach. Kto jest zatem autorem tego dzieła sztuki? Izmiraidy, przypadek, Bóg, nikt, teoria chaosu, czas biegnie. Lawon relacjonuje. Opuszczamy już Madeleine. Dała Izmiraidom takiego kopa, że maleje na gwiazdoskłonie ponad 2-krotnie szybciej, aniżeli wcześniej razi. Ale jak potwornie razi, przyciemniam hełm do prawie absolutnej nieprzezroczystości. Gazma znika. Lawon czuje się coraz gorzej, powoli odchodzi do zmysłów, majaczy. Jego relacja się staje coraz bardziej szarpana, fragmentaryczna.
Katedra oddycha, wyciąga ku mnie czarne pępowiny, rozrasta się, sięga ku planetoidom. Ciężko. Muszę się wesprzeć na ołtarzu. Katedra nas otula. Jesteśmy katedrą, fragmentami bryły jednego dzieła sztuki. Najwyraźniej tajemnicza budowla pochłania fizycznie i psychicznie księdza, który staje się jej częścią, przeobraża się w jej element. Ostatnie zdanie utworu: czekamy na architekta. Motywy literackie. Katedra. Z jednej strony mamy no, tę taką znaną nam definicję, czyli to jest obiekt sakralny, w którym ludzie modlą się do Boga, dzieło rąk ludzkich, ale z drugiej strony katedra pisana wielką literą w utworze Dukaja jest pięknym, ale mrocznym uosobieniem tajemnicy, której nie można zgłębić. Nie wiadomo, kto ją stworzył, po co, w jakim celu, czy żyje, jak działa. Narrator zdefiniował ją jako naturalny artefakt sakralny, czyli pozbawiony autora przedmiot o oczywistej teleologii. Niektórzy badacze twierdzą, że jest bardziej potworna niż sakralna. No, w związku z tym mamy motyw obcości, bo to będzie nowatorski symbol obcego czy obcości. Często pojawia się w literaturze spod znaku science fiction. Solaris Stanisława Lema, którego czasami uznaje się za mistrza Dukaja, opowiada na przykład o spotkaniu z oceanem, który też sprawia wrażenie bytu ożywionego i inteligentnego. Zetknięcie z tego rodzaju obiektami sprawia i jakby pokazuje ograniczoność ludzkich możliwości poznawczych. Religia, mamy tu oczywiście motywy religijne i prozę fantastyczno-naukową. Ksiądz Lawonek i inni bohaterowie staje w obliczu tajemnicy, która stawia opór różnym sposobom poznania. On sam jest człowiekiem wiary, ale i nauki, przede wszystkim jednak przedstawicielem Kościoła, który bardzo sceptycznie podchodzi do opowieści o cudach Izmira Predu. Instytucja religijna jest ostrożna, zachowawcza i nieufna w stosunku do wydarzeń nadprzyrodzonych. Cuda? W świecie rozwiniętej technologii ludzie są podatni na wiarę w cuda, świętych, proroków. Dukaj uzmysławia zatem, że niezależnie od czasu, miejsca, zaawansowania naukowego i cywilizacyjnego, człowiek nosi w sobie potrzebę zawierzenia czemuś, co wymyka się rozumowi, co ma cechy metafizyczne. Kochani, mam nadzieję, że ten materiał rzeczywiście pomógł w opracowaniu katedry, w zrozumieniu tego utworu, w poczuciu się bardziej swobodnie i spokojnie na samą myśl, że mógłby pojawić się na maturze. Pamiętajcie, że jeżeli taki spokój jest Waszym celem, to czekam na kursydomatury.pl albo moje notatki czekają na notatkidomatury.pl. W każdym razie pracownia literacka Was otula, wspiera, ściska mocno i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie też będę Was wspierać. Pa!